Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wiadomość z ostatniej chwili. Zobaczymy sobie taki króciutki rozkładzik pomocowy. Z ostatniej chwili czytam Wam. Biuro Prasowe Polskiej Policji. 13. Dzisiaj mamy 13 sierpnia 2022. Z ostatniej chwili informacje czytam. Powołując się na prawie cytatu na Tarnogórski Info. Uwaga. 1 000 000 złotych nagrody za pomoc w wykryciu sprawców zatrucia Odry. 13 sierpnia na Tarnogórski Info czytamy. Komendant główny policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości 1 miliona złotych za wskazanie osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie rzeki Odra lub posiadającej istotne informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców, poinformowało Biuro Prasowe Polskiej Policji. No dobrze. Wskażmy osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie rzeki Odra. Pomożemy policji? Pomożecie? Pomożemy. Karty. Jak nam karty pokażą? To wydarzenie, osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie rzeki Odra lub osobę, która posiada istotne informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców. W ogóle może pojawią się jakieś informacje, które doprowadzą do ustalenia sprawców. Pomóżmy polskiej policji. Ja bardzo chętnie pomogę. A jak już złapiecie dzięki tym wskazówkom, to liczę na 1 000 000 złotych nagrody, oczywiście. Na cele jakie? Misyjne przeznaczę, na cele misyjne. Dobrze. Pokażcie karty. Osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie rzeki Odra. Kto jest sprawcą? Wskażcie osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie rzeki Odra. Zobaczcie. Widzieliście zdjęcia tych ryb na brzegu? Martwych ryb? Tu mamy martwego żółwia w odwrocie. Karta rozpaczy i desperacji, nie? Zwierzę wodne. Wprawdzie nie ryby, tylko żółw, ale też zdławiony przez te zanieczyszczenia. Mamy tutaj ósemkę wody w odwrocie, energię rozpaczy, która bardziej opisuje sytuację, aczkolwiek spróbujemy jak najwięcej z tej karty wyciągnąć. I ta ósemka kielichów, ona tutaj pokazuje taki kontekst saturniczny. Saturn to są ograniczenia. To jest władza, to są restrykcje, to są energie urzędniczo-ojcowskie, energie władzy. Saturn w rybach. Tutaj takie klucze do rozpoznania energii to jest wielki, wielki egoizm tego sprawcy. Jaki jest tu sprawca? Jak on został opisany? Że ma w nosie tutaj dobro ekosystemu tych biednych zwierząt, które zginęły. Brak totalnie wyobraźni, energia, która jest próbą uniknięcia kary, bo ósemka kielichów w odwrocie mówi o tym, że chcemy uniknąć kary. Chcemy uniknąć kary. I jest to energia, która skazuje właśnie te istoty na tu konkretnie te, które tu żyją w wodzie, tak? Na ból i cierpienie i śmierć. Duża dawka egoizmu, nie liczenia się z nikim i z niczym. I tutaj mamy zachowania, które psycholog kliniczny nazwałby w tym takim kontekście behawioralnym człowiekiem, który jest uzależniony od czynienia zła, robienia złych rzeczy. To jest energia takiego typowego uzależnionego, który jest pod wpływem
narkotyków bądź takich energii bardzo, bardzo złych. Ten żółw tutaj został złapany w pułapkę, tak? To jest pułapka, sieć rybacka, która go złowiła. Tu jest powiedziane, ten żółwik jeszcze próbuje walczyć. Niemniej jednak jest skazany na śmierć. Wypłynął na powierzchnię, żeby zaczerpnąć swój ostatni oddech. A mimo to pójdzie na dno i utonie. Jak to nam ten sprawca się przedstawia? Jako osoba uzależniona, czyli jak psycholog kliniczny by określił tę energię tak kompulsywno-obsesyjnie w kierunku kogoś, kto. To jest czyste zło, zło w czystej postaci, po prostu. To jest zło w czystej postaci. Może być tu energia kogoś, kto ma do czynienia z przemysłem wodnym, wodno-kanalizacyjnym, bądź sprawca może być tutaj związany właśnie z tym, z tą energią tych zwierząt wodnych, tak? Czyli rybołówstwo, coś takiego. Jeszcze jest taka inna opcja, która tu została pokazana bardzo w takim kontekście przykrym, że tu nie ma zrozumienia dla tego wyrządzonego zła, ponieważ ta osoba, sprawca jest zaburzony. No krótko mówiąc, chciałabym tu się właśnie do tej psychologii mocno odnieść, bo tu mamy w tej ósemce kielichów w odwrocie zaburzenia psychiczne. To jest człowiek zaburzony. Tu mamy kogoś, kto jest mocno zaburzony. W związku z tym, że jest to energia, która negatywnie coś próbuje weryfikować i jest to bardzo takie niesprawiedliwe. To jest energia zanieczyszczania, zdecydowanie. Coś się do tej wody wrzuca, bo energia oczyszczania w odwrocie jest zanieczyszczeniem. To jest to działanie z premedytacją i działanie celowe. Z całą pewnością nie jest to przypadek. Ok, tyle na razie wiemy. A zatem sprawdźmy sobie. Aha, jeszcze tak mi tu przychodzi do głowy jedna taka istotna sprawa. A mianowicie, żebym nie zapomniała, bo zaraz będę chciała rozpracować jeszcze cechy psychofizyczne osoby sprawcy bądź sprawców, bo to może być cała grupa sprawców, nie tylko sprawca. Saturn często mówi o instytucjach, o takim wymiarze szerszym, jakby tu było więcej ludzi. To nie grupa ludzi, nie jeden człowiek. To, żebym nie zapomniała, to chcę tutaj jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że tutaj mamy taką energię celowego pogarszania tego ekosystemu, bo w tle zwykle jest materia. W tle zwykle jest materia. I tu zwykle, dlaczego tu się zanieczyszcza? Może nie dlaczego. Czym się zanieczyszcza? Taką substancją, gdzie praktycznie tutaj odrodzenie, regeneracja jest mało prawdopodobna. Bardzo w każdym razie jest trudno, trudno, bardzo trudno. Jest to przywrócić do stanu używalności, tak to ujmę. Dobra, dalej. Ta osoba odpowiedzialna za zanieczyszczenie rzeki Odra, tak to zapytałam, bo ja tylko odpowiadam na materiał prasowy polskiej policji, bo chcę pomóc wskazać osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie rzeki Odra. Jako odpowiedzialny obywatel, który ma wiedzę ezoteryczną, stosuje narzędzia ezoteryczne, żeby pomóc policji. Proszę bardzo, cechy jakieś psychofizyczne, jakieś wskazówki, które doprowadzą policję do sprawcy bądź sprawców.
Ukazała się taka energia rzeczywiście, no, tu nie mamy skrupułów, nie? Tutaj widać, że sprawca absolutnie nie ma żadnych skrupułów. Jest to energia, która pokazuje nam taki odwet, zemstę, bo to jest takie postępowanie dyscyplinarne, które nam odkrywa zdecydowanie winnego, bo to jest osoba winna. Jest to osoba przemocowa. Tu mamy sprawcę przemocowego i tu mamy sprawcę przemocowego. I tu mamy kontrowersję, tak? Wielką kontrowersję pokazaną. Sprawca jest takim konfliktowym awanturnikiem. Sprawca wdaje się w konfrontację i uwielbia rywalizację. To jest jego cecha psychofizyczna. Wygląd fizyczny sprawcy bądź całej grupy sprawców. Tu jest taka energetyka siły i przemocy. Mamy tutaj takich dobrze postawnych byczków, kulturystów o wyrzeźbionej sylwetce, w dobrej kondycji fizycznej. Proszę szukać, droga policjo, sprawców na siłowniach, w kręgach sportowych bądź osobistych trenerów, dlatego ewentualnie w agencjach towarzyskich, bo tu mamy tylko takie pole manewru. Oni tam są częstymi gośćmi, napinają tam swoje mięśnie i dają upust swojemu gwałtownemu, wybuchowemu charakterowi. Tu mamy ludzi, którzy są bardzo agresywni, i to jest energia niezwykle przemocowa, obsesyjna. Tu są obsesje. Pytanie, czy oni to zrobili sami, czy ten człowiek zrobił to sam, czy miał swoich mocodawców, bo to jest chyba istotne. Bo kto to zrobił, to widać, że to są takie osiłki, tam można ich szukać. Niemniej jednak o wiele ważniejsze wydaje się dla mnie coś innego, bo sprawca może być tylko wykonawcą cudzych poleceń, więc chodzi o to, czy sprawca sam sobie tutaj wymyślił, żeby to zrobić, czy po prostu ktoś mu pomógł w myśleniu, bo to nie jest siła, której mocną stroną jest myślenie. Tutaj z lekką rezerwą bym do zdolności intelektualnych sprawcy podchodziła. Raczej tu bardziej chodzi o to, że jest pokazana taka rzecz, gdzie mamy tutaj znowu człowieka jakiegoś uzależnionego, obsesyjnego, który bardzo jest aktywny fizycznie, nie? Ćwiczy to swoje ciałko. I nie wykluczam, że miał tu jakiegoś mocodawcę, który powiedział: idź i to zrób. W tym miejscu, o tej godzinie, i tak dalej, wedle planu. Może być regularnie też opłacane. Generalnie chodzi tutaj o taką rzecz, że prawdopodobnie też nie pierwszy raz to zostało zrobione, bo wędki tu się czasami pokazują. Wędki, wędki, wędki. Dużo jakichś takich uzależnień, obsesji. Trzeba by zwrócić uwagę na takiego człowieka, bo i tutaj mamy tę samą energię. Dobra, no to mniej więcej wiemy, jak wygląda i gdzie bywa, w jakich miejscach często, gęsto. Natomiast myślę, że to są istotne informacje, mogące, droga policja, doprowadzić do ustalenia sprawców. Wiem, że policjanci też oglądają mój kanał. Nie wiem, czy akurat kryminalni, czy inni, bo mi się nie przyznali, czym się dokładnie zajmują, ale są. Więc proszę bardzo. A teraz zobaczmy, czy tu był jakiś mocodawca, tak? Czy on tak sam z siebie, czy z polecenia czyjegoś. Zobaczmy. Czy ktoś, kto tutaj zanieczyścił tę Odrę, osoba odpowiedzialna, to tak sama to wymyśliła, czy ma jakiegoś mocodawcę?
Piątka denarów tu nam jest została pokazana. To generalnie jest tutaj pokazana grupa, bo w piątce denarów mamy taki kontekst, po pierwsze, opłacalności, bo tu są pokazane pieniądze, czyli ktoś mu za to zapłacił, tak? A jeżeli mamy przepływ pieniądza, no to musi być mocodawca. Musi być mocodawca, jeżeli jest to usługa opłacona przez kogoś. Prawda? Jeżeli płacimy komuś za to. Czyli tu nam się ten krąg zainteresowanych w cudzysłowie rozszerza. Nie można tego czynu przypisywać wyłącznie jednej osobie. To z całą pewnością nie. I do tego tutaj jeszcze dochodzi taka energia, która świadczy właśnie o tym, że tu jesteśmy przywiązani do kogoś, oglądamy się na innych, czyli jest mocodawca, oglądamy się na innych, czyli czekamy na decyzję. Mamy tutaj taką energię, która jest świadomie podjętą decyzją też, ale mamy z tego korzyść. Wprawdzie to nie jest jakaś gwarancja wielkiej korzyści, ale mamy tutaj uzgodnienia w kwestiach pieniędzy, prawda? W piątce denarów w takim wymiarze już powiedzmy czysto biznesowym jest ustalenie jakiejś kwoty. Czyli powiedziałabym, że to było coś zrobione za pieniądze. To nie tak, że jakiś ktoś nagle się pojawił z psychicznymi odchyłami, tak się nagle, wiecie, wyskoczył z domu i wpadł na pomysł: ach, jak ja nie lubię tego ekosystemu, tych ryb, ach, zatruję te odry, nie? No nie. Z całą pewnością nie. W związku z tym tu jest taka energia pewnego umocowania biznesu, zapłacenia komuś za usługę, tak można to odnieść do usługi, prawda? Opłaconej. Ta piątka denarów tutaj mówi o tym, że oczywiście tutaj robimy takie rzeczy, za które należy się kara. Należy się kara. Obawiam się tylko, że tej kary może nie być, bo zwykle w pozycji prostej kary udaje się uniknąć. Aczkolwiek mamy tu energię niszczenia połączoną z przepływem gotówki, czyli jest zlecenie, bo tu jest powiedziane: niszczysz w zamian za pieniądze. I przychodzi takie doradztwo. Mamy tu mecenat. Piątka denarów jest energią mecenatu, sponsoringu. A zatem nie ma wątpliwości najmniejszej, że tutaj ktoś dał zielone światło. Wszystko było dobrze zorganizowane, bo tu mamy dobre zarządzanie czasem. I taką próbę wyrobienia się w terminie, jakby, nie? Coś takiego. Ok? No i teraz zapytajmy o cel tego całego przedsięwzięcia. Po co w ogóle ta odra tu już można mówić liczba mnoga, przez sprawców została zatruta. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Cel tego przedsięwzięcia: odwrócona kapłanka. Tak, mamy tutaj kapłankę w pozycji prostej. Celem tego przedsięwzięcia tutaj jest pokazana odwrócona kapłanka. O co tu może chodzić? Cel zatrucia odry w odwróconej kapłance. Odwrócona kapłanka jest taką energią
Czynienia zła. Tu jest czarna magia, tu jest satanizm, tu jest podobnie jak odwrócony diabeł, odwrócona kapłanka. To jest zło w czystej postaci. Krótko i na temat. Eksploracja tej energii pokazuje tutaj planetę, która jest przypisana. To jest odwrócony księżyc, czyli są kłamstwa, oszustwa, przemoc. Jest to energia taka bardzo, bardzo wroga, tak? Mamy tutaj rzeczy poukrywane. Mamy tutaj energię, która jest taka mało realistyczna w gruncie rzeczy, a z drugiej strony bardzo krzywdząca. I teraz, skoro w odwróconej kapłance robi się takie satanistyczne rytuały różnego rodzaju, ale tak dosłownie, prawda? To metaforycznie, tu może chodzić o coś innego, oczywiście. Ja wyczuwam tę energię w takim dość, rzeczywiście tak dość demonicznie, ale tu się po prostu niszczy miejsca na ziemi, tu się niszczy prawa boskie. Odwrócona kapłanka to jest zaprzeczenie boskiego porządku, czyli rozumiecie, ziemia funkcjonuje poprzez zasady i prawa. A tutaj nienaruszalne prawo, niezbywalne prawo, takie prawo, którego nie wolno dotknąć, to celem jest właśnie naruszenie tych praw. To jest energia też niegospodarności, energia zdrady, energia, która odwołuje się do zabierania życia, do uśmiercania. Czyli celem rzeczywiście tutaj było uśmiercenie. To jest faktycznie zła wola, bo tu nie ma dobrej woli. Tu jest taki fetysz pokazany, takich praktyk. Po prostu, które są czymś złym, przywołującym energię śmierci. Kapłanka, podobnie jak cesarzowa, ona się opiekuje, ona jest w stanie żywić, dawać dużo dobrego, a tu mamy na odwrót, tak? A zatem jest tutaj zniszczenie. Zniszczenie rodu, zniszczenie tradycji, zwyczajów. Energia bardzo taka wroga. To jest cel. Jeszcze tutaj oczywiście spróbujemy uściślić ten cel, bo widać, że tu jest naruszona energia praw boskich, więc uściślimy, tak? Odwrócona kapłanka. Jaki jest tu cel tej odwróconej kapłance, tego zanieczyszczenia? Jaki jest cel? Znowu wzorzec matczyny się tu pokazuje. Ta kobieca energia, energia matki. Uderzenie w jakąś taką żyzność, płodność, gospodarność, w ten taki element opieki i ochrony. Tak jakby celem było oddzielenie od czego? Od jakiejś też żywności, bo to jest energia żywienia. Tu mamy dietetykę. I mamy energię taką, no, w kontekście właśnie żywienia, jedzenia, pokarmu. I tu odwrócona kapłanka w zasadzie podobnie, nie? Czyli co tutaj byłoby celem tych działań? Już tak biorąc taką
sumaryczność tych dwóch. Jakieś tu niebezpieczeństwo, celowe niebezpieczeństwo, wprowadzenie w środowisko energii niebezpiecznej i odebranie tutaj tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, jakiejś ochrony. I tu mamy powiązanie z odżywianiem, z jedzeniem, tak? Zatruciem tego jedzenia. No bo niedźwiedź, no to jest jedzenie, branża żywieniowa. I widać, że mamy tu osobę u władzy i autorytet jakiś. Czyli jakby decyzja wychodzi z pozycji mocy i władzy, bo tu jest wysoka pozycja kogoś. Tu jest menedżer, dyrektor, ktoś z wyższego zarządu, który uznał, że to będzie dochodowy interes. Po nitce do kłębka. Jeszcze zapytam, czy te działania były, żeby mieć pewność, przypadkowe? Czy to czysty przypadek, czy skrupulatnie zaplanowane? Tutaj mamy siódemkę kielichów, tak? Kielichów w odwrocie, tak? Energię iluzji w odwrocie. Siódemka kielichów w odwrocie pokazuje, że to jest coś, co dokonuje się na zasadzie jakby takiej. Kompromitacji, bo siódemka o tym tutaj mówi, o takiej energii leżącej u podłoża kompromitacji. I nie jest to dzieło przypadku, to na pewno nie, bo tu się pokazuje chora wizja, która domaga się zejścia na ziemię, czyli urzeczywistnienia. W głowie jakiegoś człowieka rodzi się chora wizja, tak? Dlaczego chora? Bo to jest energia patologiczna, tak jakby tutaj się coś powstawało w głowie, ta wizja pod wpływem środków zmieniających świadomość do tego stopnia. I to jest energetyka, która mówi w pozycji prostej, że snujemy różne wyobrażenia, ale w pozycji odwróconej przechodzimy do działania. Czyli nie jest to dzieło przypadku. Gdyby była pozycja prosta, to można by mieć wątpliwości, że jest to tylko wizja i koniec. Natomiast tutaj przychodzi do podjęcia decyzji. I siódemka tutaj mówi, działa się zdecydowanie i szybko, i tę wizję wciela się w życie. Więc nie można powiedzieć, że to był przypadek. Nie można powiedzieć, żeby to był przypadek. Absolutnie nie. Mamy tutaj jeszcze powiedziane w ten sposób, że nie ma wody, tak? Na pustyni. Rozumiecie, tutaj mamy tego uwięzionego żółwia. Tutaj odwrócona kapłanka mówi sprzeciwianie się prawu boskiemu, a jednocześnie tutaj mamy tę energię, która pokazuje brak wody na pustyni. Ta oaza nam się tutaj odwraca. I jest pokazana taka rzecz po prostu niebezpieczeństwa. To jest energia niebezpieczna. Siódemka wody w odwrocie w tej talii koresponduje z energią taką niebezpieczną,
Zawsze to jest też Wenus w Skorpionie, która mówi o przesadzie. O przesadzie. Że z czymś przesadzono. Że z czymś przesadzono. I teraz fakty się ukrywa, bo tutaj zmierzenie się z, tak twarzą w twarz, żeby teraz stanąć z faktami, to powiedziałabym myślenie życzeniowe. Póki co. Póki co. Tu mam, doszło do po prostu przesady, tak? No i teraz zobaczymy jeszcze dodatkowe informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców. Poproszę, karty pokażcie. Dodatkowe informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców. Tak czytamy w komunikacie Biura Prasowego Policji Polskiej. Zobaczmy. Dodatkowe informacje mogące doprowadzić do ustalenia sprawców. Pokażcie karty. Ojciec Ognia. Tutaj jest pokazany ten starszy pan. Wiadomo, że cała wizja musi mieć swoich rodziców. Każda wizja i czyn, pomysł ma swoich rodziców. Kto jest rodzicem tego pomysłu? Ojciec Ognia. Prawda? On tu wyraźnie został pokazany. Ten ojciec ognia, czyli no w tej talii to on tu jest po prostu królem buław. Król buław, ogień ognia, osoba autorytatywna lub przywódca. Mający ogromne doświadczenie w pozycji prostej. To jest polityk, to jest sędzia, tradycyjnie ktoś, szycha, tak zwana szycha. Aczkolwiek zobaczcie, jak tu biednie pokazana. Facet rozebrany, pomarszczony w kapelusiku z jakimiś tam koralikami i kolczykami w uszach, prawda? Każdy pomysł ma swojego rodzica. Zrodził się w czyjejś głowie albo jest opłacony przez kogoś coś. Ojciec ognia to jest szycha. To nie jest jakiś tam mamuci wypierdek. To jest po prostu ktoś, kto. Ja tylko interpretuję to, co karty mówią. Się nie czepiać, proszę. Odczytuję karty. Zapytałam dodatkowe informacje, które doprowadzą do ustalenia sprawców. Pokazany jest ojciec tej decyzji i ten ojciec to jest ktoś ważny. I tylko tyle. I ten król buław to jest po prostu ktoś, kto. Ma koneksję, ma znajomości. Król buław, ojciec ognia, ma korzystne znajomości. Więc tu oczywiście całe spektrum profesji, które zgodnie z moją wiedzą ezoteryczną wymienię, żeby ułatwić pracę policji oczywiście, wyłącznie. A zatem, mózgiem tej operacji jest zdecydowanie tutaj jakiś mężczyzna bądź urząd, bo ojciec ognia mówi o tym, żeby szukać w urzędzie bądź starszy, wysoko postawiony mężczyzna, szukać tam. I tutaj mogą być tu znaki ognia. Tego bym nie wykluczała. Baran, lew, strzelec. Oczywiście wiecie, że być nie musi. Tego bym tu, przy tym bym się nie, przy tym bym tutaj nie obstawała. Natomiast jeszcze jest te informacje dodatkowe. Policja chce informacji dodatkowych, żeby ustalić sprawców. No to mówię, ojcem operacji jest taka predyspozycja zawodowa. Polityk, przedsiębiorca, biznesmen, sędzia, policjant, żołnierz, przywódca, lider, organizator, szef sztabu wyborczego, podróżnik, oficer marynarki. I tam proszę szukać.
Tyle ode mnie. Resztę można u Jackowskiego. Podobno odnajduje zwłoki, to może i żyjących sprawców znajdzie i zobaczy. I tyle. I jak to zakończymy? Czy sprawca zostanie ujęty? Jakie są szanse na ujęcie sprawcy? Czyli rokowania, najbardziej prawdopodobne, tak? Rokowania, szanse na to, że sprawca, który dopuścił się zanieczyszczenia rzeki, zostanie zdemaskowany i ujęty przez policję. Jakie są szanse? Odwrócona czwórka denarów, małe są szanse, bo tu mamy ostrożność, podejrzliwość i tak trzymamy w garści, nie ujawniamy, tak jakby sprawca albo nie został ujawniony, złapany i nie ujawniony, albo niezłapany. To sobie możecie wybrać, tak? Albo złapany, nieujawniony, albo w ogóle nie będzie nigdy ujawniony, bo po prostu, oczywiście cuda się zdarzają, zawsze to mówię, że karty tutaj nie pokazują na 100% scenariusza, ale rokowania są marne, dlatego że czwórka denarów jest bardzo zachowawcza, bardzo stagnacyjna, mówi o takim statusie quo, tak jakby nie można było się przebić przez jakiś taki mur. Dodatkowo mur pieniędzy, bo tu też pieniądze są pokazane. I tu jest taka energetyka, która mówi o czymś takim mocno, mocno właśnie zachowawczym, jakby jakby tutaj coś miało pozostać nierozwiązane w gruncie rzeczy. Nierozwiązane, tak? Co tutaj mamy w tej odwróconej czwórce monet? No, widać dwie rzeczy. Podejrzliwość, ostrożność, niechęć do dzielenia się informacjami, prawda? Też na temat sprawców niechęć jest. Nie podzielę się informacją, czymś tam się nie podzielę. Więc powiedziałabym te szanse na wskazanie sprawcy jest małe. Małe są szanse. Jest tu, mówię, nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze trzeba brać pod uwagę scenariusz też odwrotny, ale karty mówią o niechęci, mówią o takiej energii zdobywania pieniędzy i bogacenia się też, ale jakby tutaj była taka energia dość dziwnie pokazana, że jakby to powiedzieć, ustalenie sprawcy wiązało się z przeliczaniem na pieniądze, ale mamy tu brak pozytywnych rezultatów, więc jeżeli ja pytam, czy zostanie ujawniony, tak, złapany, zdemaskowany, to ta energia mówi brak pozytywnych rezultatów. A skoro tak, no to tutaj rzeczywiście możemy mieć wątpliwości. Z czego by wynikało, że nawet gdyby został ujawniony, to czy aby ten prawdziwy, nie? Skoro tak nam się tutaj jawi ta energia dość no problematycznie. Jakby prawda nie miała wyjść na jaw. No ale bądźmy oczywiście dobrej myśli. Słuchajcie, moi drodzy, za chwilę będę kończyła czytanie. Już tak konkludując, mamy tutaj znowu energię koziorożca. Zobaczcie, zaczęło się od Saturna i kończymy na koziorożcu, czyli też energii saturnicznej, prawda? Tu mamy z kolei Słońce w koziorożcu.
Znowu to jest, czwórka jest energią banków, energią siły i energią władzy, również energią statusu i struktury. I tu mamy pewną taką obsesyjność i taką niechęć do podejmowania ryzyka. Także mam wrażenie, że ujawnienie sprawców mogłoby być też ryzykowne, bo po prostu ta karta pokazuje. Nie chcę ujawnić, bo nie chcę podejmować jakiegoś nadmiernego ryzyka. Jeszcze tak tutaj nam się ta karta przedstawia. Z czego by wynikało, że cały ten proces jest dość dziwny dla mnie. Bardzo. Widać tu jeszcze taką rzecz, która mówi o tak zwanych lewych interesach, bo czwórka denarów w odwrocie pokazuje tak zwane lewe interesy. Coś, co jest zdobyte drogą nieuczciwą i mamy tu niechęć do dzielenia się i wiedzą, i władzą. I wiedzą, i władzą. Jest to zawsze coś podejrzanego. No i tyle. Ale tak jak mówię, bądźmy dobrej myśli. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie Biuro Prasowe Polskiej Policji i moich widzów. Pa, pa.